Decydujące mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Czy Borussia da radę awansować do fazy pucharowej? Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z kariery BVB, gdzie oczywiście gramy Jurgenem Kloppem i staramy się Borussii Dortmund przynieść dawny blask. Tak jest, koszulkę mam tą samą co we wczorajszym odcinku, ponieważ te odcinki nagrywam z drobnym wyprzedzeniem. Ale również z wyprzedzeniem mogę Wam powiedzieć, że ten odcinek będzie na pewno bardzo ciekawy, ponieważ dzisiaj zakończymy sobie fazę grupową Ligi Mistrzów, a doskonale wiecie z poprzednich odcinków, że w tabeli Champions League w naszej grupie, która jest naprawdę ciężka, ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Zanim jednak do Ligi Mistrzów przejdziemy, to dzisiejszy odcinek zaczynamy od meczu na krajowym podwórku, a gramy z Borussią Mönchengladbach. Jako że przed nami już za chwilkę spotkanie właśnie w Lidze Mistrzów, no to musimy troszkę w tym meczu porotować, ale też bez przesady, ponieważ w lidze również potrzebujemy jak najszybciej zdobyć jak największą liczbę punktów. Zagra od pierwszej minuty Reina, który naprawdę ostatnio złapał nie lada formę. Na lewej obronie wystąpi Hartmann oraz do składu trafią Özkan i Hummels. No to zobaczmy, czy tak zestawiona jedenastka da nam zwycięstwo w meczu u siebie z Borussią Mönchengladbach. Tak jest, Adeyemi nie trafia karnego, Mukoko z bramką również Adeyemi jednak. Mimo że nie trafił karnego, to chociaż jedną bramkę udało mu się strzelić. Dobrze, wygrywamy pierwszy mecz w tym odcinku. No i dzięki temu meldujemy się na czwartej pozycji. 20 punktów po 12 meczach, to już wygląda zdecydowanie lepiej, a de facto my mamy naprawdę bardzo dużą liczbę remisów, ale meczy to my praktycznie nie przegrywamy. Za to teraz wyzwanie będzie naprawdę niesamowite. Gramy z AC Milanem, który na Signal Iduna Park wygrał z nami 4-1. A ja tylko przypomnę, że jeżeli my chcemy dalej marzyć o wyjściu z grupy Ligi Mistrzów, to dzisiaj AC Milan musimy bezwarunkowo pokonać. Oj, niestety informacja, która mi umknęła albo w meczu, albo na treningu, kontuzji nabawił się Nico Schlotterbeck, w związku z czym tutaj będzie musiał wystąpić Hummels. W ogóle ta nasza drużyna wygląda tragicznie, jeżeli chodzi o przygotowanie kondycyjne. Wiem, ryzykuję sporo, wystawiając na przykład Adeyemiego czy Mukoko, którzy nie są w pełni sił, ale ja wierzę, że tak zestawiona jedenastka przynajmniej w pierwszej połowie tego meczu sobie poradzi. Jeżeli my mamy wyjść z tej grupy Ligi Mistrzów, to musimy być gotowi nieraz do tego, żeby podejmować naprawdę szalone decyzje. Nie ukrywam, że złożenie tego składu na ten mecz było bardzo trudne właśnie pod tym kątem kontuzji, czy też po prostu gotowości kondycyjnej do tego spotkania poszczególnych zawodników, ale mam nadzieję, że nasi piłkarze nie będą na to zważali, bo ten mecz jest dla nas jak finał. Daniel Malen Mainią broni. Była już okazja na samym początku spotkania, żeby tutaj bramce strzeżonej właśnie przez Francuza zagrozić, ale my musimy przede wszystkim pamiętać, że AC Milan to nie jest byle jaka drużyna. Sam Rafael Leao ostatnio strzelił chyba 3 bramki naszemu zespołowi i dzisiaj tego piłkarza musimy się na pewno obawiać. Fakty po prostu są takie, że dzisiaj na San Siro musi wydarzyć się cud. Gerard Moreno doskonale popracował w defensywie i rozpędza się znowu Rafael Leao. Naprzeciwko niego Kadioglu i Zyle, ale brawo dla Hummelsa, który fenomenalnie był ustawiony w tej sytuacji. Szkoda, że gramy długą piłką i sami sobie troszkę sytuację komplikujemy. Leao, Benacer, będzie niebezpiecznie. Chukwueze, PSG traci bramkę na 1-0. Wy tego nie widzicie? Ja taką informację dostałem. Dla naszej sytuacji w grupie jest to bardzo dobra wiadomość, tak samo jak to, że teraz nie tracimy bramki po tym strzale. Uwaga, Krunić, będzie zaraz groźnie, dobrze blokujemy, jeszcze zbiera piłkę Theo Hernandez, Simon Kier, Reinders, jak to drużyna z czerwonej części Mediolanu rozegra, doskonała wrzutka Eder Militao. Jaki Eder Militao? Rafael Leao, już nawet nie wiem co gadam. Tracimy bramkę na 1-0 i w tym momencie w Lidze Mistrzów po prostu nas nie ma. Musimy zrobić wszystko, żeby ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić. Rusza teraz troszkę osamotniony Julian Brandt, na skrzydle jest Malen. Będziemy chcieli jak najszybciej na tą straconą bramkę odpowiedzieć. Malen, doskonale, Brandt, dawajcie panowie, potrzebujemy bramki, ale nie możemy tak się zachowywać. Ależ teraz problemy, Rafael Leao wypuszczony, sam na sam praktycznie, no troszkę nadrabiamy. To ustawienie w defensywie, Krunić, 2-0, AC Milan po prostu chyba jest dla nas za mocny. Problemy z naszej strony, przegrywamy już 2-0 i
I naprawdę ja nie widzę za dużo argumentów, niestety, mówię to jako szkoleniowiec Borussii Dortmund, na to, że uda nam się jeszcze wrócić w tym spotkaniu. Kobel, słupek, co tu się dzieje? Gol spalony. Kryminał w defensywie, wypadł nam Schlotterbeck i niestety to widać. Hummels, nie wiem, czy to już jest kwestia wieku, czy czego, ale po prostu sobie nie radzi tak dobrze jak młodszy dużo od niego Niemiec. Nawet nie wiedziałem, że ta kontuzja Schlotterbecka będzie dla nas aż takim ciosem. No bo jednak, bez niego ta defensywa wygląda na niekompletną, nieprzygotowaną. Znowu Chukwueze. Jest odegranie do Calabrii. Brawo Adeyemi, spróbujmy zdobyć bramkę kontaktową jeszcze przed przerwą. To byłoby naprawdę zbawienne, bo wtedy można byłoby myśleć o walce, o nawet zwycięstwo. W drugich 45 minutach doskonale przyjmuje piłkę Kadioglu. Dobre dogranie. Malen broni Mainią. Nie ma rzutu karnego, tylko i wyłącznie rzut rożny. A jak rzut rożny, to w narożniku boiska. Oczywiście już Julian Brandt, ten dośrodkowuje. Dobra wrzutka. Hummels mógł odpłacić poniekąd swoje winy. Tego niestety nie udało się zrobić. Zyle dogranie do Emre Chana. Jest mu Koko, jest gol. 2-1. Walczymy o życie. I póki co strzelamy bramkę, która na razie daje tylko nadzieję. Ale na tej nadziei mam głębokie przekonanie, że będziemy w stanie coś więcej zbudować. Doskonałe wykończenie młodego Niemca. I wracamy pomału do tego spotkania. Doskonale. Adeyemi do Mukoko. Mukoko strzel to, proszę. Mukoko, no nie. Mainią będzie grał teraz mecz życia. No mamy jeszcze rzut rożny. Dośrodkowanie. Adeyemi, ale za słaba ta wrzutka. Końcówka pierwszej połowy. De facto ostatnia doliczona minuta w tym momencie się rozpoczęła. Malen, zrób coś magicznego. Malen, to granie do Kadioglu. Jak my to zakończymy? Jeszcze Emre Can. Can chodzi w pole karne Niemiec. Dobry strzał, ale niestety niecelny. I tym strzałem kończymy też pierwszą połowę tego meczu. Słodko-gorzką pierwszą połowę. Przez pierwsze 30 minut na San Siro nas po prostu nie było, ale później doskoczyliśmy z nożem do gardła drużynie z Mediolanu i mam nadzieję, że teraz będziemy w stanie dokończyć nasz niecny plan. Niestety, Hummels za bardzo nie domaga, dlatego też musimy zdecydować się na bardzo radykalny i ryzykowny krok. Od 45 minuty wejdzie Nianzu. Ciekawostka w ogóle jest taka, a propos Hummelsa i jego przydatności, że ten gość akurat przed początkiem tego spotkania był najbardziej wypoczętym stoperem naszym zespole, a teraz ta kondycja jego no wygląda co najmniej przeciętnie, dlatego też Nianzu melduje się na murawie, a zresztą zmian na ten moment jeszcze się wstrzymamy. Doskonały rajd Adeyemiego, czy my poszukamy teraz bramki dającej nam remis? Niestety nie, Tomori. Doskonale ustawiony. Doskonale odbiera piłkę Emre Can. Szkoda, że tej futbolówki ostatecznie nie udało się zagarnąć. Jeszcze Kadioglu odprowadza Rafaela Leao. Odbiera jednak piłkę bardzo wysoko Ryerson. Dogranie do Malena. Daniel Malen. No Mainią jest niesamowity. Rzut rożny. Może po tym stałym fragmencie gry wrócimy tutaj do gry. Dogranie jeszcze Nianzu. Ciekawa decyzja francuskiego stopera. W dalszym ciągu zamieszanie. Mainią jest jakimś potworem w dzisiejszym meczu. Naprawdę, ja nie wiem, jak ja mogę tutaj pomóc moim zawodnikom, kiedy bramkarz rywali po prostu jest w takiej formie. Ależ teraz dogranie Reindersa do Theo Hernandeza. Theo Hernandez już w polu karnym. Kobel broni dobrze. Mukoko niestety zaraz nam padnie na boisku, więc w jego miejsce wejdzie Fylkryk. Nie jestem wielkim fanem tej zmiany, ale musimy w ten sposób zareagować. Walczymy w dalszym ciągu o to, żeby tutaj doprowadzić najpierw do remisu, a później wygrać. Oj, to wybicie Kobela naprawdę groźne. Panowie, sami sobie robimy problemy. Chukwueze, Kobel zdąży. Adeyemi napędza nam tą akcję. Doskonale, Ryerson, biegnij. Ile masz sił w nogach, gościu? Nasz kochany Norwegu, doskonałe dogranie do Manu Kone. Jak my to rozwiążemy? Jest luka w defensywie, w którą wbiega Brandt. Dogranie do Niemca. Jeszcze Kone, gol! Mamy 2-2. Tylko problem jest taki, że remis naprawdę nam niewiele daje, ale to już jest lepsza sytuacja. Oczywiście niż przegrywanie. Lepszy remis niż w dupę, wiadomo co. Schodzi w tym momencie Mukoko. W jego miejsce na boisku pojawia się Fylkryk i walczymy o bramkę numer 3 na San Siro, która podłączy nas do tlenu. Uwaga na skrzydle Rafael Leao. W tym naszym tutaj pozytywnym momencie nie możemy się zapomnieć, nie możemy odpuścić również gry w fazie defensywnej. Jest Daniel Malen, ale ta strata może być bardzo kosztowna. PSG trafia na 3-2 za sprawą Kyliana Mbappe. Ja totalnie nie wiem, co to w tym momencie oznacza dla naszego zespołu pod kątem tego, że tutaj na San Siro dalej utrzymuje się wynik remisowy. Po prostu trzeba ten mecz wygrać i tyle. Reinders natomiast będzie chciał nam to bardzo mocno utrudnić.
zbrodni. Czuk Fueze, Manu Kone fenomenalnie. Doskonałe dogranie, powiedzcie, że tam nie było spalonego. Adeyemi, zrób to. Adeyemi zablokowany. Fylkryk, mój Boże, on to zrobił. Niklas Fylkryk, bohaterem. Gość, który był całkowicie dyskredytowany przez nas w tym sezonie, akurat w tym niesamowitym momencie najważniejszego meczu w tym sezonie, trafia do siatki i prawdopodobnie zapewnia nam zwycięstwo, a to oznacza, że za 3 tygodnie zmierzymy się z PSG w meczu o wszystko. Brawo Fylkryk, panowie, teraz to wytrzymać. Mamy zwycięstwo na włoskiej ziemi, wygrywamy z Milanem wynikiem 2-3 i możemy przygotowywać się już do tego meczu o wszystko z Paris Saint-Germain. No i od razu ta sytuacja w grupie wygląda lepiej. W ostatnim meczu zagramy bezpośredni pojedynek z PSG o wyjście z grupy, ponieważ nieważne jakim wynikiem zakończy się mecz Newcastle z Milanem, albo my, albo PSG, do fazy pucharowej awansujemy. O ciekawostka, dostaliśmy nagrodę dla menadżera miesiąca w Bundeslidze. Dziękujemy serdecznie, Jurgen Klopp odznaczony tym ciekawym osiągnięciem, a Schlotterbeck na szczęście wypada jedynie na 8 dni. Po tym arcyciężkim spotkaniu z PSG przechodzimy do meczu z Bayerem Leverkusen, do którego nasz zespół niestety ponownie nie jest najlepiej przygotowany, ale musimy to po prostu wziąć na klatę. Gramy co 3 dni, to jest jak najbardziej zrozumiałe, dlatego na lewej stronie wystąpi Bione Gittens od pierwszej minuty zamiast Adeyemiego, a na napadzie pojawi się Fylkryk, który w poprzednim meczu strzelił dla nas decydującą bramkę. Takim składem wychodzimy na to spotkanie i mam nadzieję, że przynajmniej uda nam się takim rezerwowym nieco składem właśnie wywalczyć chociaż jeden punkt w meczu z Bayerem Leverkusen. Nie, przegrywamy Boniface strzelcem bramki, ale było to bardzo wyrównane spotkanie. Szkoda. Po spotkaniu z zajmującym trzecie miejsce w tabeli ligowej Bayerze Leverkusen czas na spotkanie z RB Leipzig, który jest oczywiście drugi zaraz za Bayernem, więc znowu ten kalendarz naprawdę jest niesamowicie wyładowany potężnymi rywalizacjami. A przypomnę tylko, że już za 3 dni gramy z PSG mecz o wszystko, który zadecyduje o tym, czy awansujemy na wiosnę do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jednakże nie możemy również zlekceważyć tego spotkania. Zawodnicy na szczęście są przygotowani kondycyjnie bardzo dobrze do tego meczu, więc wyjdziemy naszym pierwszym składem na to spotkanie z myślą o tym, że w przerwie, jeżeli wynik tego meczu będzie nam się układał, trzeba będzie coś pozmieniać. Jeżeli dzisiaj uda nam się odnieść zwycięstwo nad Red Bullem Leipzig, to znacząco poprawimy swoją sytuację w tabeli ligowej. Zmniejszymy przede wszystkim stratę, którą mamy jeszcze aktualnie do czołówki Bundesligi. Wyzwanie na pewno nie będzie łatwe. Tak jak wam przed chwilką powiedziałem, trzeba będzie tutaj jeszcze w trakcie tego meczu już myśleć o zmianach pod kątem spotkania z PSG. Na razie jednak skupmy się na tym, co wydarzy się w tym meczu na murawie. Julian Brandt rozpoczyna ten mecz i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj odnieść zwycięstwo. Dobrze zaczynamy. Konstruujemy swoją pierwszą akcję, ale Xavier zabiera nam piłkę. Doskonale Niklas Zyle. Niestraszny był mu Timo Werner i może w tym momencie uda nam się pójść za ciosem. Doskonałe dogranie do Malena. Malen strzel, to tak jest. Prowadzimy 1-0 z RB Leipzig. O to mi właśnie chodziło. Dobrze wejść w spotkanie, pokazać się z bardzo dobrej strony na początku tego meczu i później mieć nad nim, mam nadzieję, kontrolę. Taki jest plan na najbliższe 45 minut. Hajdara teraz zatrzymany. Niesamowity jest ostatnio Emre Can. Od kilku odcinków robi rzeczy naprawdę świetne. Kadioglu, dogranie. Jeszcze Lukeba daje radę to wybić. Zobaczcie, dwójka zawodników przy Emre Canie, ale on sobie nic z tego nie robi. Obraca się jak taki typowy pivot z koszykówki. To mi się bardzo mocno podoba. Nie podoba mi się natomiast to, jakie są proporcje tej akcji ofensywnej RB Leipzig, bo tych naszych piłkarzy było bardzo mało w fazie defensywnej. Ryerson, doskonale Norwek, uwalnia się, odkrycia, dogranie do Adeyemiego, a ten zaraz będzie już w polu karnym. Dogrywa do Branta. Brant za to no troszkę się zagubił i tracimy piłkę. Ale to są naprawdę bardzo przekonujące pierwsze minuty tego meczu, a teraz Dani Olmo na skrzydle, odpalony. Jak to się wszystko zakończy? Schlotterbeck wrócił po kontuzji i pokazuje, dlaczego jest tak ważnym dla nas piłkarzem. Ależ teraz błędy, gubią się piłkarze Red Bulla. Może zaraz będziemy mieli okazję na to, żeby ten wynik jeszcze podwyższyć. Zakiwał się troszkę Brandt, Manu Kone tak samo. Proste granie, panowie. Hajdara zostawiony całkowicie sam. Czy ktoś do niego doskoczy? Xavi Simons broni
Toni Kobel, tam jeszcze była jakaś obcierka. Dobrze, że to nie zmyliło naszego bramkarza, ale zaczyna się tutaj robić troszkę groźnie. Traci piłkę Daniel Malen, Red Bull Lipsk będzie chciał ruszyć z kontrą. Dobrze, że Raum nie potrafi piłki przyjąć. Uwaga, Werner, dużo miejsca z lewej strony boiska mają piłkarze w niebieskich trykotach Hajdara. Znowu akcja pod naszym polem karnym, Xavier, ojojojojoj. Tracimy bramkę na 1-1 po niesamowitym uderzeniu Xaviera Szlagera. Doskonale to uderzył, znalazł miejsce na to, żeby posłać tą piłkę 105 na godzinę. Potężny strzał, który sprawia, że mamy w tym meczu niestety remis. Emre Can rozpędza się, to będzie nasza ostatnia akcja w tej pierwszej połowie i mamy jeszcze rzut rożny. W dalszym ciągu będziemy mogli sprawić tutaj zagrożenie pod bramką rywali. Adeyemi, dośrodkowanie przeciętne, zgarnia tą piłkę jednak Daniel Malen, ma teraz przestrzeń, żeby wejść właśnie w pole karne. Dogranie do Adeyemiego, co zrobi z tym Niemiec, poczekał, odegrał do tyłu do Kone, Kone jednak się troszkę zagubił, traci piłkę. Kończy nam się ta pierwsza połowa tego spotkania, gdzie naprawdę w większości dominowaliśmy, ale ta jedna sytuacja sprawiła, że na przerwę schodzimy z rezultatem remisowym. Doskonałe dogranie do Mukoko, dlaczego ty nie poszedłeś z tą piłką od razu? W kierunku bramki, jeszcze rozszerzenie do Ryersona, co zrobi z futbolówką Norweg? Dużo piłkarzy w żółtych koszulkach w polu karnym Red Bulla Lipsk, ale póki co mamy tylko wznowienie z autu. Doskonały przerzut Daniego Olmo do Rauma, ten jednak znacznie zwolnił tą akcję. Xavier, on potrafi uderzyć. Xavier Szlager na szczęście tym razem nie trafia do bramki. Rozpędzony na lewej stronie boiska Timo Werner. Ten mecz zmierza już do końca, opęda nie. Brawo Kobel, będzie corner dla Red Bulla Lipsk. W tym momencie też w życie wejdą zmiany. Boisko opuszcza Malen oraz Brandt, a także Ryerson, tak żeby ci piłkarze byli gotowi na spotkanie z PSG. Bo na tych pozycjach, nawet jak zmiany przeprowadzamy, to ta strata jakości nie jest jakaś duża. My musimy rotować, dobrze Kobel. To będzie bardzo ciężkie 15 minut. Super byłoby w tym meczu odnieść zwycięstwo, bo to by nam zmieniło całkowicie sytuację w tabeli na najbliższe tygodnie. Dobre dogranie do Chlouszka, on przed chwilą na boisku się pojawił i może od razu nam wypracować bramkę. Mukoko broni Gulashi, ale jeszcze piłkę zbierze w tym momencie Kadioglu, Ferdi Kadioglu w polu karnym. Kadioglu, strzał broni Gulashi, więc za chwilkę możemy obserwować ostatni zryw Red Bulla Lipsk, dogranie do opędy. Jeszcze jest Szlagier, no nie! Co ten gość ma za uderzenie? Dwa razy oddał strzał, ruszyłem mikrofonem, przepraszam was najmocniej. I niestety, te dwa strzały zamienia na bramki, które w tym momencie sprawiają, że my ten mecz po prostu najprawdopodobniej przegramy. Faulowany ma Mukone, poczekajmy, może będzie okazja na to, żeby tutaj jeszcze zremisować. Jest Mukoko, jest Chlouszek, no dlaczego nie przyjmowałeś? Miałeś naprawdę bardzo dużo czasu w polu karnym rywali. Ostatni stały fragment gry w tym meczu. Reina wrzuca, Schlotterbeck nie trafia i przegrywamy z Red Bullem Lipsk, za chwilę gramy z PSG. W tym momencie jednak zapomnijmy o wszystkich meczach, które rozgrywaliśmy w tym sezonie do tej pory, bo teraz idziemy na prawdziwą wojnę. Na Signal Iduna Park rozegramy za chwileczkę mecz o wszystko z PSG, które jak zawsze na papierze skład ma naprawdę przemocarny. Niestety w tym spotkaniu nie będziemy mogli skorzystać z usług Emre Cana, który po ostatnim meczu zgłosił uraz, nie trenował przez ostatnie 3 dni, dlatego też od początku na boisku zobaczymy Oskana. Jest to bardzo duża strata dla naszego zespołu, mam jednak nadzieję, że mimo braku obecności naszego kapitana po prostu sobie poradzimy. To będzie prawdziwa wojna na Signal Iduna Park. 80 tysięcy ponad rozżarzonych gardeł będzie dzisiaj dopingować naszą drużynę w walce o wyjście z grupy Ligi Mistrzów, a naprawdę wyzwanie jest potężne. Poprzed nami PSG. Jeżeli dzisiaj wygramy, to paryska drużyna pożegna się z Ligą Mistrzów, a my zapewnimy sobie awans. Dlatego też jestem gotowy na bardzo ciężkie spotkanie, ponieważ komu jak komu, ale PSG, czyli projektowi, w który pompowane są naprawdę potężne ilości pieniędzy, na pewno na awansie będzie zależało. To jest po prostu finał. Tak samo dla nas, tak samo jak i dla PSG. Dlatego liczę, że nasi zawodnicy dzisiaj dodatkowo zmotywowani wagą tego spotkania będą w stanie wejść na jakiś nieprawdopodobny
prawdopodobny poziom. Problem jest taki, że remis niestety nie daje nam w tym spotkaniu nic. My ten mecz musimy po prostu wygrać. Uwaga, Kylian Mbappe, na pewno najgroźniejszy zawodnik PSG, ale Kadioglu pokazuje, że naprawdę jest w tym meczu pewniakiem, że będzie sobie radził bardzo dobrze. Oby tylko przez całe spotkanie był w stanie tą formę podtrzymać. Jeszcze właśnie teraz uczestniczy Turek w wyprowadzaniu tej akcji. Oskan, który dzisiaj wyjątkowo musiał wyjść w pierwszym składzie. Adeyemi, doskonałe zwody, ale Toni Kroos wspomaga swoją defensywę i odbiera piłkę. Na ten moment widać, że ten mecz jest naprawdę o wielką stawkę, ponieważ ani jedna, ani druga drużyna nie chce się za bardzo otwierać. Taki był też plan taktyczny na to spotkanie, bo wiem, że im dłużej tutaj będzie utrzymywał się wynik remisowy, tym będzie to lepsze dla nas, bo później PSG będzie słabnąć. My mamy za plecami tą żółtą ścianę kibiców, przez wielu uważanych za najlepszych fanów w Europie. Dobrze, że ten odbity strzał nie leciał w kierunku bramki. Mamy rzut rożny, który za chwilkę wykona Toni Kroos. Jest dośrodkowanie na Marquinhosa. Gol. Kadioglu nie wybija tego i niestety na początku tego spotkania tracimy bramkę na 1-0. To oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że z Ligą Mistrzów się żegnam. Czas zagrać nieco ofensywniej. Manu Kone do Adeyemiego. Jedziemy. No tutaj można byłoby spokojnie za samą intencję tego ślizgu Hakimiemu pokazać żółtą kartkę. To jest przecież nasz były zawodnik. Mbappe doskonale do Dembele. Na razie nasz zespół troszkę jakby zestresowany faktem, że stracił bramkę na samym początku. Schlotterbeck do pary z Rajersonem, na szczęście zatrzymują ten rajd ofensywny byłego piłkarza Borussii Dortmund. Doskonałe rozszerzenie, ale Kadioglu z problemami, na szczęście ta piłka się jednak przedostaje. Finalnie do Malena dogranie, ale chyba troszkę za wczesne. Oj, będzie groźnie, bardzo źle wyglądają te proporcje piłkarzy w ofensywie PSG. Na szczęście Schlotterbeck naprawdę jest szefem naszej defensywy. Newcastle za to traci bramkę, AC Milan prowadzi w drugim spotkaniu naszej grupy. Więc na ten moment awans ma PSG i właśnie zespół z Włoch. Kończy nam się pierwsza połowa tego spotkania, po której niestety przegrywamy. Powiem więcej, mamy problem ze stwarzaniem sobie sytuacji. Dlatego też na drugą połowę, uwaga, uwaga, wychodzimy najbardziej ofensywnym ustawieniem, jakie tylko można było sobie wyobrazić. 4-2-4. Adeyemi, Mukoko, Chlążek i Malen w napadzie. W środku pola Sabitzer, który również powinien w ofensywie kilka ciekawych rzeczy pokazać. Na lewą stronę w sumie może powędrować Hartman, który również dużo więcej jest nam w stanie w akcjach ofensywnych zaproponować. I takim składem wychodzimy na drugą połowę tego spotkania, bo my tak naprawdę nie mamy już czego bronić. Uwaga, Luis Alberto znajduje Kolomuaniego. Jak zachowa się Francuz? Nie faulujmy w polu karnym. Brawo, Kadioglu. Potrzebujemy jak najszybciej na początku drugiej połowy postarać się znaleźć bramkę wyrównującą, a później powalczyć o coś jeszcze większego. Daniel Malen na skrzydle podłącza się do tej akcji ofensywnej. Kadioglu, dogranie do Malena. Daniel Malen, Donnarumma nam niszczy marzenia, no nie. Rzut rożny, będzie go wykonywał Karim Adeyemi. Jaka to będzie wrzutka, to jest dobre dośrodkowanie. Chlążek, nie, Donnarumma jest niebotyczny w tym spotkaniu. Tak naprawdę to Włoch utrzymuje w tym momencie PSG w grze. Doskonale Adeyemi, zbieramy tą piłkę bardzo wysoko. Chlążek, czy on to zrobi? Nie, Chlążku, troszkę więcej ogarnięcia w ofensywie. Oj, będzie niebezpiecznie. Kroos, Luis Alberto, ależ mocne uderzenie, będzie corner dla francuskiego zespołu. Ten czas niestety nie gra na naszą korzyść. Kurczy się niesamowicie, bo już zaledwie nieco ponad 20 minut do zakończenia spotkania. Dembele na szczęście zablokowany. Marokańczyk będzie chciał nam zaraz zagrozić. Dembele, doskonale Schlotterbeck. Ja już nie mogę się go nachwalić, ale to jest nasza najlepsza postać w defensywie. Naprawdę, a może nawet ten jego dobry odbiór pozwoli nam przekuć tą sytuację na bramkę. Zobaczmy, mamy remis w spotkaniu Newcastle z Milanem. Traci jednak piłkę Youssoufa Moukoko. Toni Kroos do Ousmana Dembele. Jak to zagra PSG? Oni tak naprawdę nie muszą się spieszyć, ale jednak napierają. Kylian Mbappé, jeszcze Dembele. Ale już teraz tak bez żartów, jest groźnie, jest Mbappé. Jeszcze PSG cały czas wie, że im ten wynik absolutnie do awansu wystarcza i nie chcą tutaj podkręcać tempa. Teraz dopiero strzelają, 10 minut do końca. I pytanie, czy nam uda się jakimś totalnym cudem strzelić aż dwie bramki? Adeyemi chce powiedzieć, że jak najbardziej. Chlążek zablokowany, jeszcze jest.
jest Sabitzer. Marcel Sabitzer strzał obok. Ajajajajajajajaj. No jesteśmy blisko, ale obawiam się, że pomimo tej dobrej walki i zdecydowanie lepszej rundy rewanżowej od pierwszej w fazie grupowej Ligi Mistrzów, wyjść z grupy nam się po prostu nie uda. Na skrzydle jeszcze Dembele. PSG jakby chciało mnie jeszcze bardziej mentalnie dobić. Mbappe, Kolomuani. Koniec naszych marzeń, koniec złudzeń. Załamany Kadioglu, załamany Jurgen Klopp, załamani fani Borussii Dortmund. Co gorsza, nawet nie będziemy mieli awansu do Ligi Europy, bo tam, jeżeli dobrze się orientuję, zagra AC Milan na PSG. No wytrzymało presję. Trzeba pamiętać, nasz zespół jest młody. Wielu zawodników tak naprawdę rozgrywa swój pierwszy sezon na tak wysokim poziomie. I na efekty, przynajmniej w Lidze Mistrzów, trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać. Co dalej wydarzy się w tej naszej karierze? Odpowiedź już w następnym odcinku, który jutro o godzinie 18:00 w dalszym ciągu trwa nasz tygodniowy maraton, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i nie chcecie przegapić kolejnych, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem. Za dzisiaj Wam dziękuję, trzymajcie się i cześć!